do we have to? Na godzinę, elegancko. Błotniki opuszczone, więc nie chlapie już, nawet jeśli jest błoto na maskę. Wcześniej jak były tak wysoko oryginalnie, to mnie wkurzało, że chlapało. Miałem zawsze brudną maskę, jak tylko małe błoto było. Sto litrów zatankowane. Ale w lusterku pięknie to wygląda. Tempomaty mam te same zaprogramowane co wcześniej jak wukowałem. 1400 obrotów do pracy i chyba 1200 na obrocie. Tutaj na górce dziury będą. Trzeba zwolnić. Tutaj pewnie znowu rekordowy pierwszy pokos będzie na tej łące.
największy pląd. Zazwyczaj tu jest jeden z największych. Bo tu widzisz, tu jest rów, tam zaraz masz kanał i tutaj cały czas jest wilgoć. Kurde, wiem czego nie włączyłem. Mam maszyny, ustawiam sobie włókę, już mi szerokość ustawiło wszystko. Przy takiej prędkości jak teraz 12,9 hektarów na godzinę. 13 hektarów na godzinę, ale trzeba odliczyć uwrocza, więc pewnie wyjdzie, no dużo mniej, a poza tym wiesz, jak są dziury to zwalniam, więc to nigdy tak nie ma. No, 10 robię. 10 w godzinę robiłem teraz na tamtym 50 hektarowym kawałku. Tutaj ten kawałek? Wiesz co? Doszło nam tutaj tam. Wcześniej to było 3,5 hektara. Doszedł hektar. To 4,5 hektara. Gdzie jadę na serwis? Do Romanowskich. Coś mi to mówi. Największy gospodarz w Polsce ma 80 16 na godzinę. Jesteśmy na tym 50-hektarowym kawałku prawie. Tutaj był niewykos w zeszłym roku. Dlatego taka brzydka trawka. Ale zawsze to włókowanie trochę pomoże. Dziki nam trochę tutaj poryły, szczególnie tam po tym wukowaniu w szambonie, to tam jest bardzo mocno poryte. Trzeba będzie zgłosić, żeby tutaj przypilnowali. Patrzysz na mnie jak zabijam.
mam kilka ujęć właśnie, jak tutaj bukowałem. Nie wrzucałem chyba z tej łąki. Też z kamery na głowę. Dzisiaj trochę będziecie mieli też pod muzykę kilka ujęć. Tutaj drzewa się powaliły trochę, w porządku zrobili, ale nie postarali się, prawdę mówiąc. Czy tam przed chwilą w krzakach taką ogromną gałąź wyciągnąłem. Ładnie kretowiska ściąga. Kosiarki będą miały lżej. Mam już gotowe na przegląd do te piątki filtry, oleje. Więc jakoś w maju zrobię przegląd. Wczoraj wybiło 3700 godzin, motogodzin, 106 w T5. Dzisiaj 24 kwietnia, więc minęło 300 godzin od ostatniego przeglądu motogodzin. Bo na 3400 był robiony. Więc powiem wam, no nie spodziewałem się, że tyle zrobię T5. Co prawda, no T6 dojechała w połowie sezonu. Ale i tak jestem bardzo zaskoczony, że 300 motogodzin wyszło, gdzie zazwyczaj robiłem, jak była sama T5, 350 maksymalnie.